Nowy dzień i nowe nowości ze świata Ninjago. Tym razem Dokwiat napisał na Twitterze prawdziwą bombę, której ja dalej nie jestem w stanie przetworzyć. Wielki sekret wyszedł na jaw i naprawdę dostaliśmy potężną dawkę ważnych informacji, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Na pewno znacie bądź też kojarzycie króla Vangelisa i króla Kalmara. W końcu byli władcami, jeden w Merlopi, a drugi w Shintaro. Jednak czy mimo tego, że byli władcami, naprawdę mieli tam władzę? Jak się okazuje, to nie było wcale takie oczywiste i nie do końca wyglądało tak, jak zostało nam to przedstawione. Jeden z użytkowników zapytał na Twitterze Dokawajata, czy skoro administracja znajduje się w krainie szaleństwa, to czy na jej czele stoi król Kragulców, czyli Kragnar, na co Dok odpowiedział, że nigdy nie zdradziliby tożsamości wielkiego administratora na Twitterze, ale powie tylko, że zarówno Shintaro, jak i Merlopia to obszary w królestwie Ninjago, jednak król Vangelis nigdy nie był królem Shintaro, a Kalmar nigdy nie stał na czele Merlopi. Nie trzeba być jakimś wielkim mózgiem, żeby wywnioskować o to, że Dokowi Wyattowi chodzi o to, że to wielki administrator sprawował rzeczywistą władzę w tych krainach i jak się okazuje nie tylko w nich, bo prawdopodobnie nad innymi krainami jak Królestwo Szaleństwa, gdzie rządzą Skragulce, również on sprawuje piecze. Co jeśli również nad samym Ninjago? Co jeśli ta jedna osoba włada wszystkimi zjednoczonymi królestwami? To są naprawdę bardzo potężne, jednocześnie niezwykle ciekawe informacje, coś czego ja się absolutnie nie spodziewałem. Nigdy bym nie myślał, że król Vangelis bądź też Kalmar mogą być pod czymś butem, że oni tak naprawdę służą komuś innemu, komuś kto jest jeszcze wyżej niż oni sami. Taki luźny pomysł, że może ten administrator to jest mistrz rasa, w końcu wiecie, raz jakoś dostał się z Wildness do Imperium, a oni potrafią robić te portale z krainy do krainy. Ale to raczej mało prawdopodobne, tylko taka luźna teoria na szybko. Kim więc jest wielki administrator? Istniał przed fuzją i to mamy potwierdzone, ponieważ miał władzę zarówno w Shintaro, jak i w Merlopi. Jednak kim jest ta tajemnicza postać? Czy jest to stary bohater, a może ktoś kompletnie nowy? Tego dowiemy się niestety dopiero w przyszłości, być może nawet nie w sezonie drugim, może to jest wątek rozłożony na kilka lat i zostanie rozwinięty dopiero w sezonie trzecim. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i kim według was jest administrator, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia, hej!